Witajcie moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma sprawami tak naprawdę. Były dwa wydarzenia, co najśmieszniejsze, oba na basenach. Jedno na basenie w Berlinie, drugie na basenie w Bytomiu. I tymi filmikami, czy też tymi fragmentami chcę Wam pokazać jedną rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo istotna i ja zwracam na takie rzeczy uwagę. A mianowicie na to, jak reagują w sytuacjach niebezpiecznych, w sytuacjach, kiedy komuś coś grozi, Polacy, a jak reagują Niemcy, czy też Austriacy, bo myślę, że reakcja byłaby identyczna jak w Niemczech. I o co mi chodzi? Na basenie w Bytomiu, pewnie jak większość z Was wie, bo sprawa była dosyć głośna, kilku mężczyzn, Gruzinów, z tego co pamiętam, chciało molestować, czy też zaczepiali dzieci. Dzieci to zgłosiły, dzięki Bogu, że były na tyle świadome, przytomne, że coś jest nie tak i zgłosili to dorosłym. I mama jednej z dziewczynki przekazała to władzom basenu, jaka sytuacja miała miejsce. Również inne dzieci również się poskarżyły, że ci panowie nas zaczepiają, czy coś tam do czegoś nakłaniają. Sytuacja oczywiście była na tyle głośna, że szybko wszyscy obecni, którzy byli na tym basenie, dostali tą informację, że coś niestosownego się dzieje w stosunku do tych dzieci. I powiem Wam, że reakcja generalnie tłumu oczywiście była natychmiastowa, jak to często w Polsce bywa. Ja nie mówię, że tak jest w każdym przypadku i tak byłoby w każdej sytuacji, bo wiemy, że oczywiście są ludzie, którzy by schowali głowę w piasek i by powiedzieli, dobra, my się nie mieszamy. To jest sprawa policji, władz, kogokolwiek, my ręce umywamy. Natomiast to mi się bardzo podoba w Polakach, w polskich mężczyznach. Właśnie taka hartość ducha, odwaga, której niestety za granicą mężczyźni nie posiadają, mówiąc krótko, ale tak rzeczywiście jest. Jak kiedyś Wam wspomniałam, mój partner nie jest Polakiem, natomiast sam, kiedy widział polskich mężczyzn, kiedy widział, jak oni się zachowują, jak oni wyglądają, no to powiedział, to jest w ogóle niebo a ziemia, bo u nas to są po prostu faceci, którzy bardziej przypominają kobiety z charakteru, niż rzeczywiście są takimi męskimi, charakternymi typami, którzy w razie niebezpieczeństwa, w razie potrzeby potrafią stanąć w obronie słabszego. I tak jak mówię, ja oczywiście nie wiem, że są różne sytuacje, różni ludzie, ale generalnie u nas to naprawdę jeszcze dużo, dużo lepiej wygląda niż w Niemczech, czy w Austrii, czy myślę, że również w innych krajach zachodnich. A więc sytuacja była taka, że oczywiście jakby plotka się rozbiegła po całym basenie i chciano dokonać wręcz samosądu, czy też linczu na tych mężczyznach. I ja nie mówię o tym, żeby zachęcać ludzi do takich zachowań, w sensie, żeby komuś zrobić krzywdę. Natomiast uważam, że taki mały pstryczek, który powoduje, że człowiek, który jest w naszym kraju, nie jest Polakiem, trochę może się zastanowi na drugi raz albo przemyśli, zanim zrobi coś takiego jakiemuś dziecku, co go może spotkać. Co go może spotkać, jeśli reszta Polaków dowie się, jakie on miał zamiary. I uważam, że tak właśnie powinni postępować mężczyźni. To się dla mnie nazywa męskość i to się dla mnie nazywa odwaga. I teraz, jak uda mi się, to pokażę Wam filmik właśnie z tego basenu, jak to wszystko wyglądało. Yeah.
jak sami widzieliście, no, była konkretna sytuacja, nawet policja musiała gdzieś tam ten tłum uspokajać. Ja również też się tym ludziom nie dziwię, no bo pewnie jak ja bym była na takim basenie, to również bym była oburzona w ogóle całym tym zajściem. I jak to w ogóle jest możliwe, że wchodzi jakiś Gruzin i on próbuje molestować, czy jakoś, nie wiem, seksualnie być może wykorzystywać dzieci. Więc dla mnie to w ogóle sytuacja jest niedopuszczalna, no ale takie sytuacje się dzieją i to mi się właśnie podoba w Polakach, że potrafią szybko, konkretnie zareagować i ustawić takiego jednego czy drugiego typa w szeregu. Teraz przejdę do sytuacji z kolei z niemieckiego podwórka, gdzie może nie chodziło o to, żeby nagabywać dzieci do jakichś niedozwolonych czynności, natomiast chodziło o generalnie o bójkę, która się wywiązała. I sprawcami tej bójki, czy też w ogóle tego zamieszania, była młodzież, oczywiście emigranci z arabskich krajów, którzy weszli na basen. Nie wiem, jaka tam była przyczyna, chyba tak naprawdę nie zostało to nigdzie podane, przynajmniej nie znalazłam, co tak naprawdę rozjuszyło ich, czy to po prostu ktoś się z kimś pokłócił, czy po prostu ktoś wszedł na basen i w takim celu, żeby zrobić rozróbę. I zobaczycie zaraz na filmiku, jaka jest reakcja ludzi, a tak naprawdę jej reakcji w ogóle nie ma, ponieważ jak zobaczycie, jest jeden człowiek w białym t-shircie, który był ratownikiem i który tak naprawdę powinien również ludzi chronić, zważać na to, czy jest bezpiecznie, nie tylko na to, czy to się nikt nie topi. I w pewnym momencie ten cały tłum tych młodych chłopaków tak go otoczył, że no on się po prostu wycofał. No, najprawdopodobniej po prostu bał się samo swoje życie, żeby nie zaczęli go kopać, czy po prostu nie w ostateczności go nie zabili, bo nie wiadomo, co takim siedzi w głowie. Seit Jahren geraten die Mitarbeiter im Neuköllner Sommerbad immer wieder wegen solcher Vorfälle wie hier im Juni 2014 an ihre Grenzen. Die Polizei sieht sich nicht zuständig. Natomiast porównując te dwa filmiki, jak sami widzicie, tam nie ma reakcji, że ktoś podbiega, ktoś się z nimi szarpie, ktoś chce ich po prostu, nie wiem, jakoś rozgonić. Oni po prostu biegają, robią co chcą. A cała reszta prawdopodobnie obserwuje wszystko, co się dzieje. Też nie jest to oczywiście w takim szerokim spektrum pokazane, żebyśmy widzieli, co się tak naprawdę obok dzieje. Natomiast no, nigdzie nie widać, żeby ktoś coś robił z nimi, przeciwstawiał się im. I to też jest taka sytuacja, która kompletnie mnie dziwi, bo wiem, że Niemcy raczej nie są takim typem właśnie odważnym, takim zadziornym, którzy pokażą swój charakter i pokażą takim przybylcom z arabskich krajów, którzy wjeżdżają do Niemiec i robią, co im się żywnie podoba. Nie zważają kompletnie na Niemców, na ludzi, którzy mieszkają w kraju od urodzenia, którzy gdzieś pielęgnują swoją kulturę. Dla nich to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego jak ktoś mi wmawia, że będziemy mieli pociechę z różnych przybylców z zachodu czy ze wschodu, nie ma znaczenia, to ja już tego, powiem wam, nie chcę komentować, bo nie chcę po prostu się wdawać w dyskusję. Jeśli ktoś tak uważa, no to rzeczywiście życzę powodzenia i życzę, żeby spotkał na swojej drodze właśnie takiego Gruzina, czy Somalijczyka, czy Nigeryjczyka i zobaczymy wtedy, jaka wielka z tego przyjaźń wyniknie i jakie wielkie porozumienie będą mieli między sobą. Niestety Niemcy moim zdaniem są w obliczu takiej ilości migrantów, tak naprawdę bezradni. Ja mam wrażenie, że oni nie są w stanie po prostu się tym ludziom przeciwstawić, a tam się tworzą naprawdę już takie enklawy, wręcz sekty, bym powiedziała, o czym sami piszą Niemcy, że to już nie są te Niemcy, które były kiedyś, to już jest tak naprawdę, oni są pod rządami zupełnie innych narodowości, oczywiście mocniejszych, silniejszych, którzy nie dadzą sobie w tak zwaną kaszę dmuchać. I to jest bardzo niepokojące, to jest niestety bardzo, bardzo smutne.
Tak samo wydarzenia we Francji, no też nie, przecież całą burzę nie rozpętali Francuzi, tylko rozpętali ludzie zupełnie innego pochodzenia. Już nieważne, czy oni tam się wychowywali, urodzili i tak dalej, ale swoje korzenie mają w zupełnie innych krajach. Więc no tak to wygląda. Ja na to patrzę, powiem Wam szczerze, że ze smutkiem, jeśli widzę takie właśnie filmiki z Niemiec, bo to jest kompletna bezradność, oni się czują bardzo silni, bardzo mocni i też no, w obliczu tego, co się dzieje, mają prawo się tak czuć, bo nie ma tak naprawdę nikogo, kto im by się przeciwstawił, ludzie się boją. No, mężczyźni nie są takimi kozakami jak u nas, że po prostu od razu się zbierze grupa 20 byków, którzy ruszą na takich małolatów. Tam każdy umywa ręce, nie chce się mieszać. No i sytuacja wygląda niestety jak wygląda. Ciekawa jestem Waszych opinii, Waszych wrażeń z tych filmików, więc dajcie znać w komentarzach, jak Wy uważacie, czy myślicie, że takie sceny mogą również do nas przyjść. Czy jednak Polacy są na tyle mocnym narodem, z mocnym charakterem, że nie pozwoliliby na takie sceny. Żegnam się, do zobaczenia, hej!